Legnicka specjalna strefa ekonomiczna Hyundai i Ultra Safe Nuclear Corporation rozpoczynają współpracę związaną z technologią modułowych reaktorów jądrowych. Ma ona zapewnić bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologię jądrową, umożliwiając rozwój przyszłych systemów energetycznych, a brak dostępnej energii to częsta bolączka inwestorów. Generalnie jest tak, że oczywiście jest cały proces, czyli pierwsza certyfikacja polska i to jest po stronie naszego partnera. Druga rzecz, pieniądze to są ich pieniądze, czyli to nie jest tak, oni też do tego podchodzą biznesowo. Dzisiaj gdyby pojawiła się firma, która zaproponuje tańszą energię, klienci sami się pojawią i tak samo tutaj będzie. Natomiast lokalizacja, my jesteśmy i wskazywaliśmy też tereny Legnickiej Specjalnej Strefy. Z reguły zawsze w przyszłości będzie tak, że taka lokalizacja będzie w naszych parkach przemysłowych, które już funkcjonują, ale też tych nowych, które będziemy chcieli tworzyć. To są elektrownie, które są w stanie zapewnić tanią, bezpieczną energię elektryczną zarówno dla dużych kompleksów przemysłowych, dla parków przemysłowych, które w tej chwili tworzymy, jak i dla tych przedsiębiorców czy mieszkańców, którzy poszukują nowych źródeł tańszej i bezpieczniejszej i przede wszystkim zielonej energii. Podobne reaktory zostały już zbudowane przez Hyundai i Ultra Safe Nuclear Corporation w Kanadzie. Obecny projekt będzie kolejnym projektem, który realizujemy. Pierwszy z nich jest realizowany w Kanadzie, drugi w Stanach Zjednoczonych, trzeci w Finlandii i również projekt badawczy w Kanadzie kolejny. Także jeżeli tutaj będzie kolejny reaktor, to jest piąty z kolei i to już będzie technologia sprawdzona powielokroć na tych lokalizacjach, również zbadana dla warunków europejskich, amerykańskich i kanadyjskich. Na powstanie elektrowni atomowej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej musimy jeszcze poczekać, ale pierwsze decyzje mamy już za sobą, choć nie są to jeszcze decyzje ostateczne. Trzeba powiedzieć, że podpisanie listów intencyjnych to duży krok do tego, żeby Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna stała się strefą Twoich możliwości. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.